Na program zaprasza Bonimed, producent nawadniających i orzeźwiających herbatek ziołowo-owocowych. Dzień dobry Państwu, witam trochę wakacyjnie, jest ciepło i temat, pytanie jest też związane z ciepłem. Pytanie jest pytaniem, które się przewija często u moich pacjentów, mianowicie chodzi o odwodnienie. Zauważam, nie tylko że to ja, też inni lekarze zauważają, że zwłaszcza starsi pacjenci mają problemy z odwodnieniem. Po prostu z wiekiem nie chce się pić. I to pragnienie, którego się nie ma, też skutkuje tym, że się po prostu nie podaje, nie napaja się, nie nasyca się wodą. A to może skutkować różnymi problemami zdrowotnymi. Temat dotyczy zarówno osób starszych, jak i osób bardzo młodych, czyli małych dzieci, bo tutaj to odwodnienie jest najczęstsze i najgorsze efekty może wywołać. Co się może dziać z takimi osobami? No, są zmęczeni, senni, mogą czuć się osłabieni, mają niską diurezę, czyli rzadko chodzą do toalety, mają też zaparcia, ale też mają bóle stawowe. Wystarczy takiej osobie dać się napić i sprawa się zamyka. No ale okazuje się, że z tym napić jest też problem, dlatego że jak ktoś nie ma pragnienia, to picie staje się mordęgą. I te osoby często, te córki zatroskane o swoich rodziców mówią, no nie chce tata pić w ogóle, nie chce mama pić, mama się krzywi, że ona tej wody to już ma dość i w ogóle. A język, prawda, jest wysuszony, bo to można łatwo sprawdzić, jak zobaczycie, taka starsza osoba otworzy usta i zobaczycie, że ten język jest jak kołek, czyli suchy, niepołyskliwy, no to świadczy o tym, że jest odwodniony. Zatem można stosować oczywiście normalną wodę, można stosować różnego rodzaju smakowe wody, ale oczywiście nie mówię o tych wodach smakowych, które są na rynku słodkimi napojami, tylko raczej takie mineralne wody smakowe, a można też stosować mieszanki ziołowe. Albo bardziej ziołowo-owocowe. My stworzyliśmy w Centrum Ziołolecznictwa ojca Grzegorza takie mieszanki ziołowe, które mają bardzo dobry smak i służą nie tylko do nawodnienia pacjenta, ale także kierują go w jakąś konkretną jednostkę chorobową. I przykłady takich mieszanek, jedno z przykładów takich mieszanek Państwo widzicie na ekranie. To jest taka mieszanka ziołowa, ziołowo-owocowa, która została stworzona, inne zresztą 5, które będą receptury podane pod tym filmem, została stworzona według zasad tradycyjnej medycyny chińskiej, czyli jest bardzo zrównoważona. Ta akurat, którą Państwo widzicie, jest mieszanką ziołową, która służy do nawodnienia, ale także ma działanie antyoksydacyjne. I tam mamy, prawda, owoc jabłka, kwiat malwy sudańskiej, czyli hibiskus, mamy tam owoc aronii, korec cynamonowca, liśmięty pieprzowej, kwiat rumianku oraz goździk. Taka mieszanka jest mieszanką orzeźwiającą, ale mamy też inne receptury, na przykład nakierunkowaną na działanie odtruwające i choroby nerek i dróg moczowych. Jest taka mieszanka, która jest nakierowana na chorobę układu pokarmowego, działa rozgrzewająco, szczególnie polecana u osób, którym jest ciągle zimno. Jest mieszanka ziołowa, która ma działanie uspokajające, ułatwiające zasypianie. One są bardzo dobre smaku. To jest ich zaleta. Więc jeżeli mamy pacjenta, rodzica, który nie chce pić, mówię o starszych osobach, ale też młodzi mogą się nimi nawadniać, to może warto zastosować mieszanki ziołowe, zwłaszcza że one mogą być podawane zarówno na ciepło, jak i na zimno. Odwodnienie często jest przyczyną licznych dolegliwości, o których sobie nie uświadamiamy, że to po prostu dlatego, że to jest odwodniony, że je ma. A naprawdę może być tego całkiem sporo. Sponsorem programu był Bonimed, producent nawadniających i orzeźwiających herbatek ziołowo-owocowych.